ciekawi mnie fakt tego całego biznesu związanego z prowadzeniem krematorium, prawda? Jak wygląda to od strony, nie wiem, zużycia gazu na przykład miesięcznie, rocznie? W tej chwili u nas kremacja kosztuje po podwyżce 950 zł na przykład, natomiast za odrą kosztuje 950 euro, to jest ponad pięciokrotnie więcej. My zużywamy ponad 100 tysięcy metrów sześciennych gazu rocznie. W tej chwili mamy dość trudną i nietypową sytuację. Wszyscy wiemy, jak podrożały nam ceny gazu kilkukrotnie, a o prądzie nie wspomnę. Także jest to biznes, można powiedzieć, na dosyć cienkiej granicy opłacalności obecnie. Okay. No ale jakoś sobie radzimy. Jakoś sobie radzimy. Nie będę narzekał, absolutnie. Widzicie, nie wiem, jakiś wzrost kremacji, czy jakiś spadek, czy jak to wygląda w porównaniu, nie wiem, ze zwykłymi pogrzebami? W tej chwili nasze obserwacje pokazują, że naszym zdaniem, szczególnie w miastach, bo to też trzeba rozgraniczyć, dochodzi to w tej chwili do 50-50. Okej, okay, okej, okay, tak, czyli jest, powiedzmy, ta tendencja wzrostowa. Tendencja jest wzrostowa.